Plan został pozyskany po współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w 1974 roku przez Wydział II KWMO w Łodzi na zasadzie dobrowolności. W ostatnim okresie był aktywnie wykorzystywany do rozpracowania środowiska KOR i działaczy łódzkiej Solidarności. Historia działalności małżeństwa agentów Jona i Panny, czyli Jolanty i Andrzeja, zaczyna się w tym miejscu. W nieistniejącym już dziś łódzkim kinie Wisła, którego dyrektorem był Andrzej. Ja go poznałem tuż przed Sajkami 80 roku. Był wysoki, brodaty, głośno mówił, taki lekko rubaszny, w związku z czym nie trudno było go zauważyć. Budził sympatię po prostu. Wtedy wykuwała się Solidarność, więc złożyłem mu propozycję, na co on chętnie przystał, że oczywiście jak najbardziej jest za tym, żebyśmy tworzyli nowe związki zawodowe. No i tak się to zaczęło. Był to aktywny działacz, rzucający się w oczy o takiej charakterystycznej posturze. Starał się zwykle być przy większości działań, szczególnie tych spektakularnych, jakie były prowadzone w tym czasie. Przekazał szereg istotnych informacji dotyczących działaczy Solidarności, panujących stosunków, układów i prowadzonych rozgrywek personalnych w zarządzie regionu. Był bardzo radykalny, więc należał do tych, którzy liczyli na radykalne zmiany. Panna została pozyskana do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przez Wydział II KWMO w Łodzi w 1977 roku. Pozyskania dokonano w wyniku sugestii jej męża, pseudonim Jon. Celem uniknięcia dekonspiracji przed żoną, Jon uczestniczył w rozmowie werbunkowej i był traktowany na równi z żoną jako kandydat do współpracy z SB. Często pytał swoją żonę o zdanie i wtedy zauważyłem, że pani Jola miała przemożny wpływ na Andrzeja, niewysoka kobieta, intelektualistka, a on bradłata. Andrzej i Jolanta szybko stają się ważnymi postaciami w łódzkiej Solidarności. Kiedy w stanie wojennym większość działaczy związku zostaje aresztowana, małżeństwo decyduje się opuścić Polskę. Spotkałem ich w słynnej w Łodzi księgarni Pegas. Zacząłem taką szczerą rozmowę, co słychać, jak tego, i usłyszałem od nich, że oni niestety emigrują z kraju, bo w tym kraju nie da się żyć. Jolanta i Andrzej wyjeżdżają do Niemiec Zachodnich. PRL-owskie władze pozwalają na ten wyjazd, bo Jolanta udowadnia swoje niemieckie pochodzenie. Karlsberg w południowo-zachodnich Niemczech. Od początku lat 80. działa tu ośrodek Marianum. Dziś mieszka tu około 20 osób, ale w stanie wojennym spotykali się tu niemal wszyscy ważniejsi działacze polskiej opozycji na emigracji. Założycielem ośrodka w Karlsbergu był charyzmatyczny polski ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego. Nastał czas wielkich żniw duchowych, czas ewangelizacji, jakiego dotąd w historii ludzkości nie było. Księdza Blachnickiego w PRL-u uznawano za wroga socjalizmu i wielokrotnie więziono. Po wprowadzeniu stanu wojennego miał być internowany. Wtedy był jednak w Rzymie. Komunistyczne władze wysłały za nim list gończy. Ksiądz postanowił pomagać opozycji i kościołowi z ośrodka w Karlsbergu. Stworzone przez niego w Polsce oazy przyciągały katolicką młodzież. Przyjaźnił się z papieżem. Franciszek Blachnicki przez cały czas kontaktował się z liderami polskiego podziemia. Był jedną z najważniejszych osób solidarnościowej opozycji. Razem z Danutą Wałęsową odbierał w Oslo pokojową Nagrodę Nobla dla jej męża. Rozpracowanie go musiało być bardzo ważne dla wywiadu komunistycznych służb. Właśnie wtedy do prowadzonego przez niego ośrodka w Karlsbergu przyjechali z Łodzi Andrzej i Jolanta. Tak. Tu jest pani Jolanta, tak? Za chwilę będzie pokazany jej mąż, pan Andrzej. Od początku wzbudzili zaufanie u księdza Blachnickiego, dlatego ksiądz Blachnicki ich przyjął tutaj do tej pracy. Zostali mu przedstawieni jako osoby, które są gotowe pomóc, włączyć się, które dysponują czasem, które są ustawione tutaj w Niemczech. Chodzili do kościoła, chodzili do komunii, przygotowywali dziecko do pierwszej komunii świętej. Normalni ludzie.
Małżeństwo błyskawicznie zdobyło zaufanie księdza i Polonii w Niemczech. Kiedy stali się najbliższymi współpracownikami Franciszka Blachnickiego, odwiedzili nawet Watykan. Pojechałam z państwem do Rzymu i było jakieś takie normalne spotkanie dla Polaków. Myśmy także mogli w tym spotkaniu uczestniczyć. Ja ich Ojcu Świętemu przedstawiałam. I oni później strasznie żałowali, że taka była reakcja pani Jolanty, że ich syn Gajusz nigdy im tego nie wybaczy, że go nie zabrali ze sobą. Przy ośrodku działała drukarnia Maximilianum. Miała w zamyśle księdza Blachnickiego zarabiać pieniądze dla ośrodka w Karlsbergu. Ale pełniła jeszcze jedną ważną rolę. Drukowano tu książki i wydawnictwa dla polskiego podziemia, które przemycano potem do kraju. Jesteśmy na miejscu i to miejsce praktycznie kompletnie się nie zmieniło od 20 lat. Tutaj na dole w piwnicy również maszyny drukarskie, największa maszyna drukarska. To był magazyn na papier, na tego typu rzeczy. Natomiast biura państwa były od drzwi wejściowych w lewo. Tym wszystkim zarządzał pan Andrzej. Praktycznie tak można powiedzieć. Wujek im wierzył, bezgranicznie wierzył. I z ich pracy nie słyszałem z ust jego, czy z rozmów z moim ojcem, czy od mojego ojca jakiejkolwiek niepozytywnej informacji na temat tego państwa. 27 lutego 1987 roku mieszkańców ośrodka w Karlsbergu poraziła niespodziewana wiadomość. Ksiądz Franciszek Blachnicki zasłabł. Słyszę, że z piętra dochodzą jakieś dziwne odgłosy jakiegoś takiego niepokojącego kaszlu. Oczywiście natychmiast do niego tutaj przybiegłam. Prosił mnie, żebym wezwała lekarza i naprawdę zjawił się chyba błyskawicznie. W 3 minutach przyjechał tutaj do nas. Osłuchiwał go, myśmy jakoś mu tam pomagały w tym też, modliłyśmy się, ale on już powiedział, że jest za późno. Powiedział nam, że zbliża się śmierć. Krótko po 4:00 dostałem informację, wujek nie żyje. Pierwsza myśl jest, ktoś sobie robi głupie żarty w tym momencie. Tak jak mówię, 2 godziny wcześniej był zupełnie zdrowy. Więc prosiłem o powtórzenie tej informacji. Pan powtórzył tę informację, idź, bo wujek nie żyje. Wszedłem po prostu na górę do pokoju, gdzie o tym mogłem po prostu rzeczywiście przekonać, że wujek nie żyje. Był to niesamowity szok. Na pierwszej stronie księgi kondolencyjnej widnieje wpis Jolanty i Andrzeja. To historia małżeństwa widziana oczami współpracowników księdza Blachnickiego. Małżeństwo z Łodzi ma jednak także swoją tajną historię. Zostali przerzuceni za granicę agenci o pseudonimach Jon i Panna. Wyjeżdżają w ramach akcji łączenia rodzin. Prezentują na zewnątrz antykomunistyczne postawy, co stwarza im możliwość nawiązania dialogu z antysocjalistycznymi ugrupowaniami emigracyjnymi działającymi w RFN. Czy ksiądz widział wcześniej te dokumenty? To znaczy, ja generalnie nie widziałem nigdy jeszcze takiej teczki. Przypuszczał ksiądz, że za plecami tej dwójki działa tak dobrze zorganizowana i duża maszyna? Wielokrotnie słychać było o różnych osobach zarzuty, nie ufaj temu, nie ufaj tamtemu. I gdyby szło się za tymi wszystkimi takimi dobrymi radami, nazwijmy to, to wtedy życie tak naprawdę byłoby niemożliwe. Krótko po tym, jak szefem Maximilianum został Jon, w drukarni zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Interes zamiast zarabiać, zaczął przynosić ogromne straty. Nic się nie udawało. Zlecenia, które były do wykonania, piętrzyły się coraz bardziej, a maszyny nie pracowały. Zastanawialiśmy się, dlaczego? Dlaczego właśnie
takie słabe wyniki są pracy w drukarni. Drukarnia stanęła na skraju bankructwa. Do polskiej Solidarności przestały także docierać transporty z zakazanymi w kraju materiałami. Ujawniono kolejną próbę przemytu na polski obszar celny wydawnictw i literatury o charakterze politycznym. Sprawcami okazali się trzej obywatele Republiki Federalnej Niemiec. Było to przesyłane w opakowaniach na proszek, na przykład, którego zapakowane w folię. Odkrycie było tego praktycznie biorąc niemożliwe, czyli trzeba wyjść z tego założenia, że po prostu ktoś o tym wiedział i dał informację. W tym czasie z krótką wizytą do Karlsbergu przyjechał dawny współpracownik księdza Blachnickiego, ksiądz Henryk Bolczyk. Rozmowa trwała kilka godzin. Według jego relacji ksiądz Blachnicki był załamany sytuacją w ośrodku. Zdążył mi powiedzieć, trudności, jakie tu przez 3 lata ostatnie przeżywam, są większe niż 30 lat w PRL. I ja wtedy zamknąłem oczy na chwilę i błyskawicznie pomyślałem. 2 zdziwienia. Pierwsze, że ten człowiek pierwszy raz w życiu mówi o trudnościach. Po drugie, że tak skalę trudności opisał. Bankructwo drukarni mogło oznaczać zamknięcie całego ośrodka. W czasie największych problemów finansowych jedna z osób, do których dotarł superwizjer, przypadkowo usłyszała rozmowę Jolanty z Andrzejem. Była taka sytuacja przy śniadaniu, takiej bardzo, bardzo ożywionej rozmowy, połączonej z używaniem bardzo różnych mocnych słów i przekleństw. Usłyszałam, że znowu trzeba iść na mszę świętą, trzeba znowu udawać i tak dalej. Udawanie katolików nie było dla małżeństwa łatwe. Często wyjeżdżali gdzieś. Mówili, dokąd jadą? Nie. Czy może były to jakieś takie trochę wymijające odpowiedzi? To znaczy? No, że gdzieś do znajomych, gdzieś do Austrii, czy gdzieś do Szwajcarii. Zbudowano system łączności dający możliwość wywołania spotkania przez centralę oraz przez agentów. Ustalono miejsce spotkania, teren Austrii oraz niezbędne elementy do jego odbycia. Sytuacja w ośrodku była bardzo zła. Nie najlepiej działo się także w małżeństwie Jona i Panny. Andrzej był człowiekiem bardzo nerwowym. Często się sprzeczali z Jolą. Sprzeczali się. To pamiętam. Też zauważyłam w niektórych momentach, że był bardzo nerwowy. Że nie wytrzymywał jakiegoś czasem napięcia i denerwował się. W tym samym czasie w Polsce Solidarności Walczącej udało się nawiązać cenny kontakt. Jeden z ważnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa zdradził i przeszedł na stronę opozycji. Myśmy mieli taki kontakt z taką osobą, która była tajnym współpracownikiem ich, jakby no, była po stronie SB, ale cały czas tam z regularnością, raz na miesiąc, raz na parę miesięcy przekazywano informacje. Tu w postanie wojennym dostaliśmy taką listę nazwisk, które okazały się raczej prawdziwe, znaczy to były prawdziwe nazwiska agentów drugiej strony. Tuż po tym w ośrodku doszło do niezwykłego zdarzenia. Agenci Jon i Panna znaleźli się w niebezpieczeństwie. W ośrodku zjawiła się matka Andrzeja, która podała informację o tym, że Andrzej i Jola są, jakby to powiedzieć, no, agentami. Z tych czy innych przyczyn nikt nie chciał uwierzyć. Reakcja Jona była natychmiastowa. Andrzej wtedy ją pobił. I pamiętam taką sytuację. Przyszli chyba w niedzielę na mszę świętą i powiedział: och, z tą mamą to już naprawdę nie wiadomo co. W nocy wstała do łazienki, nie patrzyła gdzie idzie i uderzyła się i dlatego ma takie sińce i tak dalej. Pozyskano wiarygodne dane agenturalne, iż Solidarność Walcząca ustaliła ze 100% pewnością, że wyżej wymienieni są powiązani współpracą ze Służbami Bezpieczeństwa. W dniu 6 lutego bieżącego roku informacja ta ma być przekazana do przedstawiciela Solidarności Walczącej w EFN. 28 miała przyjechać osoba i miała pokazać księdzu Blachnickiemu konkretne dokumenty potwierdzające agenturalność tej pary. 27 lutego, czyli dzień przed otrzymaniem dokumentów.
Ksiądz Blachnicki postanawia porozmawiać z Jonem i panną. Spotykają się w drukarni. Pamiętam ostrą wymianę zdań pomiędzy księdzem Blachnickim a państwem. Przyznam, że byłam świadkiem czegoś takiego po raz pierwszy, zresztą jedyny. Było to bardzo trudne przeżycie dla księdza Blachnickiego. Po dramatycznej rozmowie, podczas której ksiądz prawdopodobnie powiedział agentom o swoich podejrzeniach, nie zjawił się na zaplanowany wcześniej obiad. Słyszę, że ksiądz po prostu szuka mnie telefonem. Najpierw zadzwonił tutaj na górę, mieliśmy takie wewnętrzne różne połączenia. Później zadzwonił do biura i oczywiście natychmiast do niego przybiegłam. Chwilę przed śmiercią powiedział, że traci już świadomość. Widzieliśmy, że wyjeżdżali w wielkim pośpiechu. Po prostu zniknęli. Co Andrzej mógł zakopać tutaj? Akcentował, że ma bardzo dokładne oznaczenie miejsca ukrycia. Co naprawdę wydarzyło się w dniu śmierci księdza Blachnickiego? Dlaczego agenci w pośpiechu musieli opuścić Niemcy? Ksiądz Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w ośrodku Marianum w Karlsbergu. Pierwsza sprawa było wsiąść w samochód i podjechać do mieszkania państwa i o tej sytuacji powiadomić. W domu nie było nikogo. Raport operacyjny w sprawie Jon Panna. W godzinach popołudniowych zatelefonował do mnie portier z ambasady Z, informując, że telefonował do niego Andrzej, który jest w Belgradzie. Zleciłem wziąć im hotel i podać mi jego nazwę oraz numer telefonu. Wyjeżdżali w wielkim pośpiechu. Rzeczy wszystkie zostały, pełne szafy i nawet jeszcze niedopita herbata. Oficerem, który odebrał telefon od Jona w Belgradzie, był pułkownik Henryk Bosak. To właśnie on pomagał uciekającym polskim agentom przedostać się do kraju. Dziś, jak mówi, nie pamięta zbyt wielu szczegółów tej operacji. Co się stało, że oni musieli wrócić do Polski? Oni sami zdecydowali o tym. Muszę więc tam, o ile pamiętam, oni tam dość pospiesznie uciekali, chyba zdekonspirowano, tam ktoś wszedł na coś. W każdym razie wiem, że dość pospiesznie uciekali, czy nawet nie zdążyli wydobyć pieniędzy, które tam w bankomacie mogli. Agenci w asyście oficerów wywiadu z Belgradu przedostali się do Budapesztu, a stamtąd przez Czechosłowację do Polski. Jednak po powrocie do kraju agenci nie zakończyli swojej misji. Opuchnięcie wujka po śmierci było to coś tak dziwnego. On był człowiekiem szczupłym. Nie chudym, ale szczupłym. Czy ksiądz Blachnicki został otruty, jak podejrzewają jego współpracownicy? 2 lata temu IPN rozpoczął śledztwo w tej sprawie. W jego toku przesłuchano także Jona i pannę. Prokuratorzy nie usłyszeli nic, co przybliżyłoby ich do rozwikłania zagadki nagłej śmierci księdza. Właściwie gdyby opierać się na tych zeznaniach, to można by przypuszczać, że byli tam dlatego, że czuli się związani z ludźmi, którzy przebywali z księdzem Blachnickim, wręcz kochali księdza Blachnickiego. I to było jedyną przyczyną, że tam trafili. Natomiast z dokumentów wynika zupełnie co innego. Ich rola była bardzo ważna w Niemczech. To była jedna z najlepszych naszej agentury, jeśli chodzi o środowisko niemieckie. Myśmy dzięki nim właściwie znali wszystko o ich organizacjach antypolskich i tak dalej. Tajne specjalnego znaczenia. Agenci poinformowali o zakopaniu w okolicy miejsca zamieszkania FRFN skrzyni zawierającej ważniejsze dokumenty. Co Andrzej mógł zakopać tutaj? Jakie dokumenty? Dokumenty mówiące o kontaktach z różnymi osobami mogły być zabezpieczane na przyszłość, żeby je wykorzystać przy jakichś innych akcjach. Czy zdarzało się tak, że wywiad polski likwidował osoby, które inwigilował na przykład? Mówię panu, że to się nigdy nie zdarzyło. W przypadku Blachnickiego nie mogło dojść do tego, że agenci przekroczyli tą granicę? Nie, bo po co? Czy sądzi ksiądz, że za śmiercią Franciszka Blachnickiego bezpośrednio mogli stać i on, i panna? Sami państwo, przez te 20 lat, które już upłynęły od tamtego czasu, nigdy nie wyjaśniali swojego działania, nigdy nie usprawiedliwiali się, nigdy nie powiedzieli przepraszam, nigdy nie powiedzieli, jaki był kontekst ich działania.
Dlatego, gdy ktoś mnie pyta, czy mogę ich dzisiaj usprawiedliwić i uwolnić od takiego zarzutu, to nie mogę tego uczynić. Małżeństwo agentów żyje dziś osobno. Andrzej Jon wrócił do Łodzi. Szukam pana Andrzeja.